Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Titled Tuesday. Dawno nie grałem, nie miałem czasu przez ostatnie wtorki niestety zajrzeć i zagrać Titled. Tymi wieczornymi po 23 to trochę wykańczające jak dla mnie, ale już mam nadzieję, że to się będzie wszystko jakoś tam układało. Zresztą, no, jak czas pozwoli, to zawsze chętnie gram. Witam serdecznie wszystkich na czacie, na żywo, na Twitchu. Witam Cię, Michał. Za półtorej minuty zaczynamy. Ciekawe, gdzie ja jestem, jeśli chodzi o grę z najlepszymi. Mam nadzieję, że dzisiaj jakiegoś GM-a uda się oszukać. Zaraz zerknę tylko chyba. Muszę coś tutaj pozmieniać, jeśli chodzi o opis. O właśnie. Jakiś błąd widzę. Dobra, już poprawiam. Dzień dobry, witam czysty pion więcej, witam serdecznie. Okej. Okay. Tu jeszcze odpalę tylko info na Discordzie szybko, że jest transmisja. Dobra. Poszło, ok. I jedziemy za moment. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. 5 sekund, zaczynamy, słuchajcie. Gadamy, gramy, dobrej zabawy i lecimy. O, i mam arcymistrza w pierwszej rundzie. Dobra, Krzysztof, skup się. Już problemy. Już dawno nie pamiętałem, jak się to rozgrywa. Ale przeszliśmy do normalnego gambitu hetmańskiego. Normalny gambit hetmański. I wszyscy są zadowoleni, chyba. Nie będę się wychylał, niech on tam sobie zbije. Dobra, tutaj. Niech będzie gonić na F5, trochę mu powiążemy. Figurki. Czasami z GM-em warto po prostu pograć solidniej, nie wychylać się zbyt mocno. A, to takie gadanie. Jak jest okazja, to trzeba się wychylać, no. Tak zagra? Nie sądzę. Może w sumie wtedy jakieś bicie. To przez E4 chyba trzeba będzie kopnąć. Albo skoczek na E5. O, skoczek na E5 może być lepszy. Cześć Kubuś, witam Cię. Witam Cię, Kocichowski. Słuchajcie, trochę się dzieje. F4, wzmocnimy skoczka. On będzie przez B5 chciał grać. No dobra. Będzie ruch A4. Spróbujemy temu zapobiec. Jakiś koniec na H3. Aha. Może przejść hetmanem.
G4 mi się bardzo podoba. Albo G4. Wszystko trzeba liczyć, kurczę. Dobra, lecimy z G4. Tak, trochę zaryzykowałem, ale zobaczymy. Jak tak, to mu palnę tutaj. I no dobra, no właśnie, zagrałem zbyt ostro chyba. Bo jeszcze mam G5. G5 tutaj. Powiedziało się A. Trzeba powiedzieć B. Raczej nie zbiję. Będę mógł wieżę wziąć. Pionków trochę tego weźmie pewnie. Ale jak weźmie tego, to ja mam taki ciekawy ruch. Mat grozi. Musi wrócić. Tylko po powrocie nie wiem, co dalej. Co? A nie ma mata, o kurcze. Bo tam broni przecież. Nie dostrzegłem. Dobra, ale tragedii chyba nie ma, bo mam bicie tutaj. Wieża wisi, jemu też. Mam odejście z szachem, mam figurę mniej, ale... Ha, wieża E7 jest... Nie, bo tutaj. Wieża E7 może być dobre dla niego. Kurczę, wieża E7 dla niego... Nie, wieża E7 to będę musiał zbić, on będzie musiał zbić. I tam jakieś, bez figury gram po prostu. Kurczę, myślałem, że tam mata daje faktycznie. Dla niego jest wieża E7, dobre. Zbił. Zbić muszę. Okej, no bicie tutaj chyba też wchodzi w grę. Jakiś szach? Może wieczny szach? Co? Dobra, niech będzie tak. Król na spacer u niego poszedł, ale... No właśnie, zaczyna się tutaj bronić niestety. Trochę mam mało czasu. Muszę tak zagrać chyba, żeby to się wzmocnić. Tutaj też wisi pionek, jak on odejdzie królem gdzieś tam, to będą miał fajne trzaśnięcie. Aha. No szacha damy. Trzeba ostro. Grozi tak, tak i tak grozi. Wszystko widzi, skubaniutki. Tutaj trzeba będzie palnąć. Kurczę, mało mam czasu, co? A jeszcze szach. Nie jest to trochę po mojej myśli. O rety. Nie no, mam przegraną. Kurczę, fajna partia. Czegoś tam zabrakło. O, podstawiłem, dobra. Nie wziął. Też nie widział. Teraz już zauważył. Dobra. Okej. Niech będzie i porażka. Sprawdźmy sobie tę porażkę. Ale było dobrze, słuchajcie. Pierwsza partia. No, miał być skalp. Dobra, pomijając trochę debiut, przeszliśmy sobie do hetmańskiego. Było fajnie. Pewnie, że szkoda, ale spoko. Ryzyko podjęte. No, pozycyjka normalna. No co, no goniec, tak, C4.
Nawet tutaj białe mają ciutkę lepiej. Skoczek E5 mi się, przepraszam najmocniej, bardzo podobało. Precyzji jakiejś tutaj mi zabrakło na pewno. A4, co tutaj lepszego można grać? Ja wam mówię, co silnik wskazuje, jakiś B3, ale to, dobra, A4 też jest dobrym ruchem. G4, przegięcie, chociaż jest ok, ten ruch jest całkiem, można by było spokojnie po prostu zagrać, jakoś wrócić, coś tam pomanewrować, no tak, miałem super układ, był skoczek świetny, no ale poszło tak, uwaga, bicie, no bicie jest złe. Wiecie, jaki tu jest najlepszy ruch? Król H1, ale jaja, albo hetman G2. Z odejściem, też fajne, bo po wybiciu jest tujsko, ale fajnie. No takie dosyć też intuicyjne, ale fajny ruch hetman G2. No tego, no trochę zabrakło tutaj, trochę na pewno wyczucia, co nie? Ale poszło tak dosyć ostro, ciekawe jak to się układa. Na minus leciutki jest tylko u czarnych. No i tu nie zauważyłem, bo ja myślałem, że daję matę tam. Odejście gońcem, ale trudno taki ruch zagrać. Myślałem, że tam mata daje, Tu jest już minus 2,5, ale on zrobił źle, bo trzeba było bić tu. No tak, bo jak ja biję tu z szachem, on odchodzi, jak ja biję tego, tutaj grozi wejście. No to on zbił gorzej, ja zbiłem tu i on zagrał skoczkiem. Ale to cały czas jest minus 1,5. No tutaj tego wiecznego szacha nie było, za bardzo nie widziałem. Wieża E2, E4 każe jakieś grać ostre. Ciężko, ciężko takie ruchy zagrywać na tym też małym czasie. Tutaj mnie pogonił, szach nastąpił. Ja wiem, ten król się tam już troszeczkę chowa. O, tu już jest gorzej, tu już niestety nic nie ma. Wszystko liczył dobrze. Nie ma niespodzianek niestety. No tak, minus 3 ponad. A tu nie zauważył, że wieżę podstawiłem. No, a to nie ma znaczenia. Okej. Okay. A, mi się podoba. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja na dobrą partię w tym turnieju. I druga runda. Felix. Lecimy. Kida gramy, kida. No dobra, przez H3. H3 to jest ciekawy wariant oczywiście. A tu H6, nic się nie dzieje. No dobra, zagramy teraz C5. No, bicie w ogóle nie jest to jakieś tam złe dla czarnych, absolutnie. Przepchanie prawdopodobnie nastąpi, gramy tak, wybitka, bierze E8, proste rzeczy, a H3 w tym może pomóc, bo F3 i H3 nie idą dobrze w parze, tu się robią dziury. Bitka, bitka i strzał. I można próbować tego gońca walnąć i wiecie co? I to jest chyba dobry moment na to. Ja to zbiję. Pewnie to jest intuicyjnie dosyć... no to jest ciekawe w sumie. Ale no, zbicie tego gońca może mieć dużo sensu. Ja to skorzystam z okazji od razu. Będę chciał tutaj teraz przyblokować akcję i zagrać po prostu technicznie, strategicznie bardziej. No i trzeba iść do góry. Hetmanem to wybić. Możliwe, że białe tu są ok, ale moja natura podpowiada mi, żeby jednak trochę zryzykować. No i tutaj należy przede wszystkim figury szybko uaktywnić i spróbować oszukać przeciwnika. Możliwe, że H5, koniec H6. Wolna linia tylko jest taka trochę niebezpieczna. Przeciwnik jeszcze nie ma tego ruchu. To też jest dla niego dobre. No, goniec na... Aha, powrót i tutaj. Goniec D7. Dobra. Chyba wieżę F8 po prostu bronimy. Ojej, jest aż tak źle? Jest aż tak źle. O rety.
Zbyt optymistycznie podszedłem do tego jednak. Jest fatalnie. Jakaś tam sztuczka będzie istniała. Ale wyjście z wora też trzeba zaliczyć. Hikaru przegrał z Cyprianem Mulawą. O tu, podstawiłem pionkę na gniewie. Jejku, jak on mnie trzaska tutaj, z każdej strony. Nie jest dobrze. Ale też będę miał opcję zbicia. Skorzystam. Wprawdzie on nic nie musi robić, ale chociaż skoczek na G5 będzie stał przez dłuższą chwilę, chociaż też mi może go wymienić. Niestety. Zagrałem fatalnie, bijąc tamtego końca chyba jednak, albo nieodpowiednio potem, później. Za bardzo. A dobra, trzeba jakoś wrócić do gry. Tu jest dobry ruch. No właśnie, i go zagrał. No dobre posunięcie z jego strony, nie da się ukryć, no. Ja nawet nie mogę jakoś specjalnie, słuchajcie, gońca wyprowadzić, bo mi tam zagra. Tak, tu może wejść nawet, tak. Jeszcze lepiej. Czy ja tu nie mata dostaję jakoś? Nie wiem, niech on myśli. Możliwe, że tu jest jakieś wejście. A, to jest przegrana. Goniec tu, albo tu. Tu by było jeszcze łaskawe. Bo bym wyszedł gońcem jakoś mniej. Teraz chyba jest problem. Może jakiś wieczny szach? Możliwe, że wieczny szach jest. No, to remis mi to mi pasuje. No tak. Przemyślał. No to jest wtopka. Totalna wtopa. Ojejku. No tak, tu mi zdwoi jest po partii. Dobra, trzeba się poddać. No i mamy dwa jajka po długiej przerwie. Nie jest dobrze. I co? I wieża E3 działa? No może być to posunięcie. No może być cały czas. Skoczek tutaj powinien iść. Te figury powinny inaczej się rozprowadzić. Ale to nie jest wszystko źle. Tylko gdzie ja błąd popełniłem? Tu bicie. Tak. Goniec D7. Wszystko w porządku. Do tej pory wieża F8. Hetman. Ojejku, nie zauważyłem czegoś takiego, że mogę wrócić hetmanem i że jak on mi bije tu... Taktycznie słabo widzę i tu odbijam. Jakaś tam gra by była. A tutaj już tragedia. Dobra, dobra, nie chce mi się patrzeć na tą porażkę. Tam już nic nie było dobrego. No co zrobić? Co zrobić? Jak są porażki, trzeba się z nimi godzić, nie ma wyjścia.
wyłączę tylko komórę, żeby nie przeszkadzała. Okej. Zwykle to tak bywa, że po pierwszej partii, która była dobra, potem człowiek jeszcze jest w takich trochę emocjach i druga partia jest taka dziwna, nie? Dopiero teraz trzeba się otrząsnąć. No już zaczynałem nieraz Title Tuesday od dwóch jajek. No dobrze by było wrócić na jakieś takie 2600, powyżej 2600 i to trzymać. Cierpliwie czekamy. Patrzę tutaj na partię. Polish Fighter jeszcze gra. Złapała scenka, złapała. Janek ma... Czy to jest remis, czy wygrana? Znając naszego zawodnika... No będzie walczył oczywiście do końca, ale to jest remis. Teoretycznie. No, 125 ruchów. Ale w tych sekundach robi posunięcia. No remis, remis. Tak, tutaj się nic nie urodzi. Jasku ma 2 na 2. Gratulacje. Jest na pierwszym miejscu aktualnie. A, bo nie widać u mnie tabelki. Przepraszam was za to, zmiana sceny. Jasku ma 2 na 2. Jest kolejna partia. No to lecimy. My teraz robimy 2 z 2. 2 z 4 w sumie, mam nadzieję. Trzeba się trochę odbić od dna. No to krótka. Okej. Spróbujmy na tego pionka się spróbować zaczaić. O, liczyłem na to posunięcie. Teraz hetman wchodzi. Fajnie będzie tutaj atakował. To nie mogę piąć pionka za darmo? Super, ale easy. No tak jak widać, czasami idzie łatwo. Co nie znaczy, że już mamy wygraną partię, ale... Nie no, wydaje mi się, że zbije. Po prostu wezmę pionka kolejnego. Chyba tutaj mogę. Chyba mogę. Tutaj hetman wisi.
to wrócę z tamtego raczej. Aczkolwiek może nie muszę, może tak zagram, żeby przytrzymać tą ważną diagonalę i na siódemeczkę. I pionki będą zasuwać same. Może nie do końca same, może króla warto też podprowadzić. No teraz to same. No już nie dam przyjemności przeciwnikowi na to, żeby mnie tutaj poogrywał. Proste zwycięstwo, moi drodzy. Mamy zwycięstwo. Dziękuję, dobranoc. Od razu przejdę do jakiejś partii, żeby nam się nie nudziło na żywo. Może dajcie znać, kogo chcecie oglądać. Dudę czy Jaskuła znaleźć? Jak ma dwa z dwóch, to gdzieś tam wysoko pewnie gra. Ale bardzo dużo Polaków gra w ogóle Tighted Tuesday. Pamiętam, jak ja zaczynałem swoją przygodę na YouTube i grałem Tighted Tuesday, no to praktycznie nikt z Polaków nie gra. Znaczy tam grało kilka osób oczywiście, No właśnie, teraz gra ich bardzo, bardzo dużo. No już szukam Jaskuła, szukam. Nie mogę go znaleźć. Szukam. Może skończył już. Wiecie co? Nie mogę znaleźć Tomka, więc puszczę nam oczywiście Janka. Sobie przestawimy partię. Partię mówię, kolor. A no tutaj chyba easy, co? Przewaga. Duża. Cześć Wojciechu, witam serdecznie. O! Ale poświęcił, proszę bardzo, bo jak tutaj, to hetman idzie tam, król idzie tu i my tak i grozi mat. Ale to wymyślił skubany. Ładnie. O, to koniec partii. I król G7, dokładnie. Z boku więcej widać. Czy gram cokolwiek na żywo? Wybieram się za tydzień do Pragi. Tak, będę grał klasyczny turniej. Tu jeszcze Janek przemyślał, żeby zagrać E5, żeby król nie uciekł ładnie. Tak, boję się trochę tego występu z uwagi na to, że nie grałem 100 lat w szachy, co nie? Bardzo się tego boję, czy dam radę. Ale już obiecałem kompanowi swojemu, więc no jedziemy. Jedziemy i będziemy walczyć. Długi turniej przed nami się zapowiada. Ładnie Janek to obliczył. O, ale ładnie. Jeszcze trzeba skoczek G3 było policzyć. Fajnie. Okej, przejdźmy sobie dalej. Szukam. Jakiejś ciekawej partii. Klimko i gdzieś mi się tam przewinął. Może Kacper Piorun, zwycięzca Tighted Tuesday. Zobaczymy, jak sobie radzi teraz. Póki co dwa punkty są. Cóż to za końcówka? Trzeba zagrać tu. Czy jakieś przemyślenia się pojawiają po partiach, czy po całym turnieju? Mówimy o Tighted Tuesday, czy mówimy o jakimś innym turnieju? Przemyślenia? Nie za bardzo wiem, co masz na myśli, bo ja już traktuję szachy tak bardziej, nie, na pewno nie zawodowo, o tak powiem. Oczywiście ambicje są, jak zwykle, i będą pewnie jeszcze długo, mam nadzieję. Ale przemyślenia, no na pewno trzeba wiecznie coś poprawiać i szlifować to, co się umie, szlifować umiejętności i szachowe nie tylko. A to zobaczymy, jak to będzie po Pradze właśnie. Zobaczymy.
No, Kacper tu gra dosyć twardo, ale ciekawe, czy to ma szansę. Czy czarne tutaj w ogóle? Czarne chcą wygrywać. Prowokacja do D2. No właśnie, tempa brakuje. A król odszedł ładnie tutaj, tutaj. No czarne będą próbować, tylko ciekawe jak. No, jestem przekonany, że Kacper to jeszcze wygra. Chyba, że ta pionkówka jest remisowa, prawdopodobnie. Nie? Nie chciał wymienić? A możliwe, że była przegrana. No to nasz rodak to wyciśnie. Tym bardziej, że jeszcze tutaj sobie później będzie bronił. Bardzo ładny ruch, bo król nie wejdzie na E4. No wygra to Kacper. Niesamowite. Oj. Remis. What? Wypuścił, wypuścił. A to remisik tutaj. Cały czas szachujemy. Bo czarne niczym nie ryzykują, a czarne chcą próbować wygrywać to. Odważnie. Bardzo możliwe, że jest wygrana czarnych. Chyba jest już teraz, jak widać. Remis. Pasek też podpowiada, no ale remis, remis. Na takim czasie ciężko, nie? Fajna gierka. Jonasz Baum jeszcze walczy. Przepraszam was za moje ziewanko. Ładnie, ładnie, Jonasz. 3 na 3. Świetnie. A ci młodzi zawodnicy to mają jednak trochę powera, że tak powiem, ładnie. Super. Lecimy dalej. Gram z polską zawodniczką. Wiktoria Śmietańska. To jest czołowa juniorka. Ja wiem, że ona jest bardzo dobrą szachistką. Lecimy z E5. Kiedyś widziałem taki ruch, koniec E7. Bardzo mi się spodobał. Bicie tu wszystko do końca. Nie bardzo chyba chcę. Zagram tak. No i juniorzy są naszpikowani teorią.
uważać na skoczka. Ale pytanie, czy na przykład po takim właśnie zagraniu mam bicia, bicia i tutaj strzałki. Wydaje mi się, że to jest ok. Czy to by się udało zagrać? Znaczy, udać się pewnie się uda. Pytanie, czy to jest potrzebne? I czy to nie jest zbyt remisowa końcówka już? Pozycja. Ale jak widzicie, sporo gra Polaków. Sporo, sporo. Bardzo ładne zagranie. Tam pionek wisi. Chyba mogę go wziąć. Skorzystam. Ucieknę tędy. No tak nawet zagram. Tam będę coś próbował. Jeszcze wieża E7 jest dobrym ruchem. A tam wieża nie wisi. No przeciwniczka podstawiła pionka. Tak, będę chciał przemanewrować. Tu. Tak, to tak. Jak dobrze widzę. Aha. Okej, czyli co? Wpadłem w pułapkę. Zapewne tak. No tak, wpadłem w pułapkę. Taki ruch, bicie. Hetman tutaj. O rety. Bo co zagram tak, to będzie taka akcja. Nie mam wyjścia. F4. No podstawiłem, tak. A tu jeszcze mam ruch A6, ciekawy. Może to jest ruch ratujący w tym układzie. Tak, jest ratujący. A nawet dobry. Ojej, to się okazuje, że chyba... Znaczy tu jest szach dobrym jeszcze zagraniem. Ale może być potem po biciu ciekawie, bo ja mogę zbić tu i wejść tam. I wtedy może być gorąco. Taktyka za taktyką się dzieje. Możliwe, że to jest dobre. Tak, ja w ciemno to zbiję. To jest odbicie obrońcy F3. Wchodzę hetmanem i robię tutaj chyba niezłą zadymę. Jeszcze hetman ma powrót. Trzeba jakoś umiejętnie to rozegrać. Tylko pytanie właśnie jak. Tak, szach. Ha, tutaj. No muszę tak, hetman zagra, ja zbiję po prostu tutaj, nie? Coś tam powybijam i tyle. Wielkiej filozofii nie ma. Grozi mat, wieża E2 może też być, ale wtedy wieża jest gorsza, bo tutaj więcej wisi, musi zagrać hetman. A ja wtedy po prostu odbiję. Tak, raczej to tak będzie. Znowu mi na związanie zagra. Hetman E2. A, to ja wymienię i tutaj zbiję. Dobra, wieżówka będzie lepsza. To się zgadza. Taki ruch nie działa, bo jest tam zagranie. Tutaj. Chodzi o to, że jak wieża tu, to tam. Muszę podejść królem.
Tutaj? A to się tego ruchu nie spodziewałem, przyznam się szczerze. Mat chyba. Tak mi się przypadkowo udało. No, powiem wam, było gorąco. Było gorąco. Ok, lecimy sobie dalej. Wszystkie partie się skończyły. A, po czterech partiach jest króciutka przerwa na serwerze, ale jeszcze trwają. Dobra. Klikam. Gra jeszcze Janek, słuchajcie. Janek jeszcze gra. Z białymi. Jak zwykle u niego zadyma. A, już po silniczku widzę, że tu jest koniec. Tak można było, nie można było. Wygrana białych na czas. Ale wygrana. Zobaczmy Jonasza. A Jonasz czarnymi. A miałem przyjemność grać z Jonaszem też na Tight Lap Tuesday. Zresztą wielokrotnie z nim grałem w szachy. Bardzo zdolny młody człowiek. No i szybki. Zresztą nie jest trudno być szybkim w tym wieku. To już takie trochę ryzyko, co nie? No tak, to się robi już ciężko. Tym razem Jonasz musiał uznać wyższość przeciwnika. No okej. Z czterech punktowców Mr. Gustavo. Mistrz Jakub Simon. O, proszę bardzo. Kuba Simon ma 4 na 4. A, on jest w sztosie. W ogóle w tym wieku taki progres piękny. Mistrz świata do lat 16. Pięknie, pięknie. A może by taki Jakub wygrał Title Tuesday? Byłoby świetnie. Ja myślę, że to jest jak najbardziej możliwe. Jak najbardziej to jest możliwe. Tak, 2 na 4. 2 na 4 jest dobrze, odbite są pierwsze dwa jajka. Zwalczymy sobie dalej. Chwilkę poczekamy sobie, żeby wszystkie partie się już skończyły. Jeszcze 4 partie trwają. Włączymy, a tu już jest matowanie, ok. A kim jest tutaj ta nasza zawodniczka? Ewa Barwińska. Tu trzeba uważać na jakieś paty przypadkowe. Bo tak wystarczyło zagrać dużo w tę stronę. A to się zawsze łatwo mówi, jak się patrzy obok. No tak, tu już jest łatwy mat. I ostatnia partia trwa. No to tak zwykle. Te końcówki są też częste. Wieża skoczek na wieżę. I są męczone do końca. No oczywiście to jest teoretyczny remis, ale bywa tak oczywiście, że ta strona, która ma skoczka, to też wygrywa. No i dobra. Cierpliwie sobie poczekamy na kolejną rundę. Wszystkie są partie skończone. Niedługo piąta runda. Jeśli macie jakieś pytania, możemy pogadać sobie na żywo. Zapraszam. Dawno na Twitchu chyba nie streamowałem, już tak sobie kojarzę, że bardzo dawno temu to było.
Czy jutro planuję kolejny odcinek speedruna? Wiem, że ostatnio ich było bardzo dużo pod rząd. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Analizki jakieś też oczywiście wlecą. Zobaczę, naprawdę bardzo trudno mi to określić, czy będzie jutro, czy za dwa dni, czy pojutrze. Zobaczymy. Ostatnio dużo tych właśnie odcinków wleciało, tam ranking już jest 2300, prawie 50, także już ten speedrun się tak powoli kończy, można powiedzieć. Znaczy kończy, nie wiem jeszcze na jakim etapie go zakończę, tutaj nie ustalałem tego na sztywno, ale te 2400 chciałbym na pewno zrobić, może więcej, zobaczymy, bo te partie na pewno już będą arcy ciekawe. Do 2500 to musiałbym pewnie jeszcze z pół roku grać, tak myślę. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. A dziękuję bardzo, jak inspirująca seria, bardzo się cieszę. Na tym to też ma polegać, żeby troszkę pokazać innym okiem, jak się gra w szachy, jeśli chodzi o osoby no, słabsze szachowo. No, nazywajmy to po imieniu, jeżeli mogę w tym pomóc, to się cieszę. Też jak oglądam na przykład partie najlepszych, lubię na przykład na YouTubie sobie na żywo pooglądać tam z Mistrzostw Świata Blitza szczególnie, czy Rapida. No to jest też klasa, to się bardzo łatwo ogląda, potem jak się siada do gry, to jest o wiele trudniej, ale to jest oczywiste. Sześciuset osiemdziesięciu graczy w tym turnieju dzisiaj. Strasznie nas dużo. No tak, słyszałem, że przegrał w pierwszej partii, ale to fajnie, fajnie, nasz młody zawodnik go tam ograł. No właśnie, słuchajcie, ci 15-latkowie, 14-16-latkowie to są arcy niebezpieczni szachiści, jeżeli oni trenują od małego. Arcy niebezpieczni. Ja nie wiem, czy to jest najlepszy wiek dla szachisty, ale na pewno progresujący chyba najlepszy. Po prostu coś pięknego. Oni się praktycznie nie męczą fizycznie. Są tak zafascynowani tymi szachami, że aż... No, sam przeżyłem to na własnej skórze. Pamiętam, jeszcze nawet jako 19-latek, tuż po maturze pojechałem na cykl turniejów klasycznych i rozegrałem ich 5 z rzędu. 5 klasycznych turniejów z rzędu i po prostu nie byłem zmęczony, miałem ochotę na więcej, ale już na 6 jakoś się nie udało pojechać, a też było w planach. Więc przez 4 miesiące zagrałem 5 turniejów. W międzyczasie były jeszcze turnieje szachów szybkich i innych, ale takich klasycznych 7-8 dniowych to 5 turniejów. Także to było dla mnie coś normalnego. No, teraz to jest nie do pomyślenia. Ciężko się wybrać na jeden w roku w obecnej sytuacji. Tam oczywiście jak już będzie film na YouTubie, będzie można sobie odtworzyć w rozdziałach kolejne partie, w razie czego. Także zapraszam. Na czas Open Cyprian z Igorem Janikiem grał, ale nie pamiętam w której rundzie, ale nie dał rady. A jeszcze da radę. O, już jest partia, słuchajcie. Mistrz FIDE 2625. Ok. Lecimy. E4.
No dobra, biję pionkiem. Ale to taki ruch jest przecież. Okej. Pytanie, czy bić tego gońca? Nie wiem, możliwe, że nie. Tak będę chciał zagrać. Jakość więcej. Dobra, gość poświęcił jakość. Tak po prostu. E5. Zrobię długą ruszadę. Pytanie, czy to ona jest dobra. A może w ogóle nie robić tej ruszady. Czy krótko walnąć? Dobra, długa. Leci. Ryzyk fizyk. Muszę też przejść królem. O, i spróbować wymieniać Czarnopolaka. To będzie duży sukces. I mi się to uda. I to już będzie partia, pozycja bardzo spokojna. Jeżeli on zagra tak i tak i odejdzie, to dostanie plombę. Poświęcenie, spoko. Najpierw gońca. Możliwe, że tu liczy, ale to ja zbiję i tu gram skoczka, będę się bronić. No i co? Bijemy. Mam wieżę więcej. Próbuję tak. Okej. Mogę się zawsze tak obronić. Tak tu grozi, ale też wieżą będę chciał zagrać do obrony. Tak i wymienić. Zagra mi tam jednak, zdąży. Szacha mi da. Dobra, zmieniamy koncepcję, idziemy do obrony. Tutaj. Ciekawe. No to tak. Tu chcesz wejść, co? No chcesz wejść tutaj. Tak. Okej. Może po prostu tak? Z taką opcją? Bo to trzeba uważać na tego szacha przede wszystkim, duże zwierzę. No i tak, muszę rozciągnąć figurę. A tu może zagrać. Ale dobra, to i tak figura więcej, to mi wystarczy. Powinno. Szach, bicie. Tutaj. Okej. Jak tu, to tu, potem tu. A, pionka mi chapnąłeś. Trochę za już mam mało pionków, troszeczkę mało pionków się porobiło. Dobra, kontrujemy. Taki ruch, co? Coś takiego masz. Tu mogłem zagrać i go też atakować. Może zdążę. Może tak, a może i nie, jak widać. Tak, zagrać. Trochę zaczynam się gubić. Tak i tak. A tu miał posunięcie. Chodzi, no widzicie, trzeba uważać z każdym do samego końca. Mogę tu zbić przecież teraz. To zrobię. Mogę. Dobra, tak, tak. Tak. Tutaj.
Już nie. Już to nie jest takie proste. Ojejku. Szach to chyba tu. O, tego nie widziałem. Robi się mało czasu, co? O kurczę. Ojejku, to no właśnie. Oj, niedobrze. Ojej, no była wygrana. Nie mogę po prostu, nie mogę z takich partii. Dlaczego? Jak ja mogłem to przegrać? Zaraz wam powiem, jaką miałem przewagę. Już po debiucie było minus 6. No bo on poświęcił jakość. Dobra, to wybaczmy. No poświęcenie za dyma, ok, każdy lubi. Hetman D2. Ja, tak, ja wiedziałem, że tu trzeba zbić, tylko nie chciałem. Dobra, to jest wszystko ok. Długa, świetnie. Król i uwaga, a jeszcze skoczek. Minus 1. Ja wiedziałem, że to jest dobre. No, coś pięknego, co nie? Zwierzy więcej, a wróć, przepraszam, klikło mi się. Zwierzy więcej, zrobiła się wtopa totalna. No i tu jest pięknie. Bicie. Słuchajcie, to jest... kompletnie wygrana. Minus 2,5 prawie. Zbiłem tu. Bicie. No i wieża więcej. Kompletnie wygrana. Za bardzo chyba spanikowałem i skoczkiem tu. Tu się trzyma wszystko. Tak komputer mówi, żeby grać. Ale dobra. Poszło tu. To też jest wszystko w porządku. Bicie, bicie. Minus 2 ponad. Skoczek się przerzucił. No i tak, ok, wszystko działa. Wieża H6, dobrze. Skoczek B3, jeszcze gorzej zagrał. Cyk. Skoczek A5. No manewruje i tam coś próbuje. Dobra, powrót. C5, można było inaczej. Jak można było? Hetman F6 każe grać. Po prostu tu się wszystko trzyma i trzeba było to zostawić w spokoju. Hetman F6 i tak, no i zostawić to w spokoju. Wieża więcej, ja nie rozumiem. Dobra, następny tytuł będzie lepszy, ale spokojnie, to jest dopiero piąta partia, no 2-5. Tragedii może nie ma, ale też najlepiej nie jest. Goń jest D4 właśnie. Dopiero po ruchu zauważyłem, ten ruch jest świetny, no bo przecież tu grozi mat. Musi tak, ja tak i on musi wrócić, ja sobie gram tu i no tą partię, tą pozycję to już bym wygrał, bo goniec jest po prostu świetnie ustawiony. Było inaczej. Tak poszło. No i tu się robi już tak trochę remisowo. Nawet teraz on ma lepiej. F4, jakie ciekawe przełomy się tutaj przyszykowały. Tak, tak. No to już niby remis, ale no dobra, minus znowu jakiś się pojawia. Bicie. No i minus 1. Znowu. Cyk. No tutaj właśnie miałem problem. No dobra. Pod związanie po prostu tu podszedłem, ale to też za bardzo nie było jak grać. No tak. Tu już nie ma, no nie ma przebacz w tej końcówce. Panie mistrzu Fide, tym razem szczęście było po pana stronie. Dobra, słuchajcie, z Polaków nikt nie ma 5-5, Janek ma 4,5.
I chyba dalej nikogo nie widzę za bardzo. A nie, jest Jakub Simon, ma 4. No tak, dobra. Czekamy na kolejną rundę, a tu jeszcze Maciek 9-2 gra partię. Z Bogdanem Deak. Jak to się czyta? Nie wiem. Deak. Dek? Dek? Chyba dek. Co za końcówka? Czy to nie jest po prostu remis? Wiadomo, że białe tu będą próbować. No to remisik. No tak, no. To musi być remis. Białe będą spychać tego króla oczywiście. Pionek uciekł daleko. No to tutaj już czarne powinny być w domu. Chociaż robi się ciasno. Mogą być błędy. No ale arcymistrz z tego pokroju powinien sobie dać radę, jeśli chodzi o obronę. No tak. No król jak się zbliży do pionka czarnego, to kompletnie nic nie daje. Strony próbuję, Maciek. Król jest w dobrym rogu. Teraz tutaj grozi ruch. Oj, kilka sekund. Trzeba remisować. Maciek! Czarne wygrały na czas. Zobaczcie, co się dzieje, prawda? No to jest chwila nieuwagi. Czas, po prostu czas. No cóż, no, brawa za walkę, ale tak to właśnie jest. Okej. Mamy przeciwnika. Jedziemy, trzeba spróbować wejść na te 3 punkty w końcu z 6 i zrobić jakiś przełom. A może tak. Okej, okay. A niech będzie tutaj, niech mnie zbije. Chyba źle zagrałem wariant. Właśnie, bez E5. Może tam walnąć. A może tu? 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 Bardzo optymistycznie z mojej strony. Nie, no nie będę się wygłupiać. Wracam. Wracam i będziemy piłować taką suchą pozycję. Liczyłem na ten ruch, bo tutaj atakuję teraz dwa pionki. Wprawdzie po takim ruchu. A, no tak, wezmę tego. Można było też wziąć tego, nie, można było na B7. Ale dobra, tutaj jest i tak dobrze, pionek więcej. Kategoria chess. A, bo ona mi się automatycznie tam ustawiła na jakąś inną faktycznie. Gotowe. Dziękuję za podpowiedź. Brak połączenia, poddanie partii za 1 minutę. Przeciwnika odcięło.
W zasadzie to zamiast na B3 mogłem zagrać tu, zaatakować, chociaż miał takie odejście też. A, za dużo nie ma co kminić też na pewnym etapie. A, ładnie, nie mogę tym, bo tu. Muszę pionkiem. I tak zrobię. Tylko chcę atakować i atakować. Dobra. Do obrony. Aktywnej obrony. Wracamy. Próba tutaj. Wymiany, coś się uda raczej, czy tutaj zbijemy najpierw tu, bierze AD1, może w ten sposób. Ok, może tak i tak. Kontarką. A, teraz to już luz. To grozi. Tak. Mat. Mat. Okej. Okay. 3 punkty. 3 punkty, teraz już tylko do przodu. Dobra, 6 partii rozgrzewkowych było. Chciałem tu was trochę nabrać, że forma słaba. Teraz zobaczycie, moi drodzy, co się będzie działo. Żartuję, no. Co będzie, to będzie, ale będę walczyć dalej. Dobra. Zerknijmy tutaj na zawodników trochę lepszych. O, trochę to sobie dopowiedziałem. Janek gra białym kolorem z wugarem razulowym. Azerowie są nieźli w szachy. W ogóle wschód gra pięknie. Dzięki, Michale. GG. Co sądzę o partii wiedeńskiej z G3? Nie grywam wiedeńskiej, w ogóle E4 za bardzo nie grywam. Kiedyś grywałem troszkę, ale jest to ciekawe. Jest to ciekawy na pewno wariant z uwagi na to, że dostajesz po prostu już swoją grę od razu, co nie? Więc tak naprawdę to ty wybierasz debiut po E4, E5, mam rozumieć, więc ciekawy na pewno. Zastanawiam się nawet, czy tego z tego kursiku, jakiegoś mini kursu nie zrobić.
ale to jeszcze nie ten moment na pewno. Bo to na pewno się przyda zawodnikom takim, no, początkującym również, ale też zawodnikom zaawansowanym. Mam tu na myśli druga kategoria wzwyż. Jeżeli ktoś tam ma swoje utarte schematy i dobrze się w nich czuje, zna plany i wie, że po E4-E5 dostanie tę możliwość gry, no to jest na pewno fajny układ dla białych. Tak bym to rozwinął. Zresztą myślę, że każde debiuty są spoko. Nie zawsze wszystkim leżą no, dane odpowiednie debiuty. No, niektórym leży Sycyl, niektórym leży obrona francuska, no, czy gambit hetmański, czy też partia włoska, czy hiszpanka i tak dalej. Więc to jest kwestia na pewno gustu, co nam się lepiej gra, w czym się lepiej czujemy. Ale no, nie chcę mówić, że nie ma złych debiutów. Na pewno są debiuty takie podejrzane, bardzo ostre, ale uważam, że warto wszechstronnie troszeczkę do tego podejść, popróbować różnych rzeczy, tak jak różnych potraw, smaków i potem po prostu grać to, co lubimy najbardziej. Każdy eksperymentuje, szachista. Ja również eksperymentowałem, grałem różne rzeczy. Nawet obronę francuską w młodym wieku, co było bardzo dużym błędem, tylko niestety nikt mi nie powiedział, że to jest duży błąd. No teraz ja to mówię, to jest debiut dla młodych zawodników według mnie. Bardzo nierozwijający, bo jest trudny. Młodzi zawodnicy, ja tu zawsze daję ten przykład, jeśli chodzi o rozwój, powinni grać raczej debiuty ostrzejsze. Ostrzejsze przede wszystkim, może otwarte, ale też no takie, które dają trochę kreatywności w grze. Według mnie, ja zdania tutaj nie zmienię do końca świata, najlepszym debiutem do rozwoju szachowego, oczywiście to jest tylko moje zdanie, żeby była jasność, jest obrona królewsko-indyjska. To jest debiut, który uczy wszystkiego w szachach. Ja to wiele razy powtarzałem, też na streamach czy na filmikach, wszystkiego. Taktyki, strategii, myślenia, idei w sensie końcówek wszelkiego rodzaju, cichych ruchów, pięknych ataków, obron, kontrataków, coś pięknego. To jest trudny debiut, ale warty pochylenia się. Tak, a pytanie było, co sądzę o wiedeńskiej. Ja przyszedłem do królewsko-indyjskiej. No tak, jak to zwykle ja. Dobra. I mamy bicie. Dobra, ok. A4 zagrajmy. Tu lecimy z teorią. Tu lecimy z teorią, z tego co pamiętam, to tutaj. G5, ok. Kasparow kiedyś grał taki ten debiut. A to już nie pamiętam nawet tego. Możliwe, że moje na D7 było słabe. Robimy roszadę. Nie, na D7 chyba nie było słabe. Ja w sumie nie wiem. Poszło jak poszło. No co, wieżyczko trzeba zbić. Sprytne, bo grozi tutaj strzałka. Nie. Chwila, tu on mi walnie, tu ja tu. Ja mówię, że G8, mam problem wtedy. Muszę tak zagrać. Niestety. Coś czuję, że tutaj chyba coś poplątałem. Mój król może mieć problem. No właśnie. Jakiejś heroicznej obrony muszę przejść chyba tak i tak.
Myślę, jeszcze H5 się szykuje niestety. Ale mam pewną pułapkę. W sensie tu, jak tu, to tu. Tą figurę. Jeszcze fajnie hetman obronił. Zobaczymy, jakie będzie posunięcie przeciwnika. Mam trochę więcej czasu, się mogę zastanowić. A nóż widelec jeszcze mi się uda tak zagrać? Tak myślałem właśnie. Tu, 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 tu. Dobra, gramy tak. Okej. Okay. Ja wiem, że taki ruch grozi. Bardzo niebezpieczny zresztą, ale chyba tak teraz. Chyba teraz tak. Czy ja się bronię w tym układzie? Dobra, spróbujemy wymiany hetmanów, bo to fajnie sobie tutaj mogę wybić. Tak, ja wiem, że tu możesz zagrać, wiem o tym. Ale tak, będę atakował tutaj od razu. Dobra. Wierzą. Końcówka jest taka, że on ma po prostu słabą strukturę pionków. Jesteś mój, bo już mam tutaj ruch. Jak zagrasz tak, to jeszcze mam chyba tutaj zagranie takie ciekawe. Nie zagrałeś tak, dobra, tak. Tu nie możesz, tu nie możesz. Jest dobrze. A to CM2600, nawet nie zauważyłem, że taki wysoki ranking. Tu mam wybicie z tempem. Również tu. I odejście z tempem. I to było spoko. Teraz mam takie zagranie i są jakieś tam fajne rzeczy. A sekundy uciekają. Że tak? A, tutaj jest strzałka, co nie? Właśnie. To może przebiłem, ale wybiję najwyżej. Pionek więcej, końcówka na pewno przyjemniejsza. Widzę tutaj, że daje radę to. Szczególnie B3 jest naprawdę nieprzyjemne, fakt. Zauważył ten ruch przeciwnik, niestety dla mnie. Muszę tak, ojej, król musi się schować za chwilę. Będę po pionka idę. Nie wiem, co tu się dzieje, ale jest mało czasu. Dobra, tak. Pionek tam może zasuwać. Teraz może. Jak to z czasem wygląda.
Jakbym czegoś nie podstawił zaraz tutaj. Strasznie źle to gram. Ale się udało. Udało się. Udało się. Mamy to. W końcu. Przełamanie. 4 na 7, tak? Dobrze mówię? Jest, 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 jest. No działo się na pewno. Sporo akcji. Zadymka. Cztery na 7. Powtarzam się, nie? O, Klimko jest z Pawłem Szkapenko. Pozdrawiam Pawła Szkapenko. Nie widziałem go już 100 lat. A tutaj to remisik. Co? Chociaż białe mają teoretycznie szansę. Zobaczcie, skacze ten... Skacze ładnie ten pasek dla białych. Tutaj chodzi o to, że białe będą chciały... W pewnym momencie będą miały możliwość wymienienia na przykład wieży za gońca i pionka i doprowadzenia swojego pionka. Ten król będzie daleko. Wymaga to niezwykle precyzyjnej gry. No ale Klimko, i tak jak mówię, to jest niezniszczalny człowiek. Coś tutaj już wynalazł pewnie. Jakieś możliwości. Tak, tutaj chyba król zmierza do odpowiedniego... O, właśnie. Remis? Ojoj, przegrana. Bo z szachem. Paweł się pomylił. Pewnie złapał się za głowę. No tak, tak, tak. Klimko i mocne, co? 5,5 na 7. Ładnie. Jedna partia trwa. Wieżóweczka zwana remisową. Ok. I lecimy za chwilę dalej. No już lecimy. Dobra, konie F3, konie F6. Tak. Taki ruch będzie groził. Chodzi o to, że jak to będzie wybicie, to na 4 też pada. A po takich ruchach chyba skoczy K4. To też jest ciekawy wariant. Znaczy na pewno jedno ciekawe zagranie. No to wybijemy to sobie. Zagramy tak, a niech bije przeciwnik, straci gońca, a ja chcę wejść tu skoczkiem. To też jest sprytne w sumie. Mam nadzieję, że sprytne. Skoczek ma wejście tu, co nie? No ma wejście, ale mam szybko bierze C8, ten pionek fajnie stoi. I co? Tu jest jakiś atak, tu się nie ma czego bać, bo zeszłam hetmana. Mogę też tak zagrać, o. Właśnie. Jak tak zagrasz, no to ja zawsze wierzę tutaj. Wydaje mi się, że mam dobrą grę. Dokładnie. O, tak mogę, bo jak tu, to tu.
agresywnie, agresywnie z przeciwnikiem. I się otwiera fajnie pozycja. No i hop. No tu podstawiam, wiem, ale tam są jakieś niebezpieczeństwa, na które trzeba uważać. Może to olać i próbować atakować, co? Skrajmy tak. A nie, bo tutaj jest po prostu. Tak, może wziąć pionkę tylko i wyłącznie. Pewnie z tego skorzysta. Dobra, idziemy na niego. Jeszcze nie wiem jak. A, tutaj jest taki ruch. Za szybko gram. Co ja mu hetmana podstawił? Ale by było. Tak, przecież jeszcze mogę związać. Na szczęście. Tam jakiś strzał jest chyba. Wydaje mi się, że on jest tutaj. Aha, muszę gońca zachować. To nie jest takie proste. Muszę gońca zachować niestety. A pionek ucieka. Tak ładnie było. Dobra, idę na całego. Tutaj muszę chyba walnąć. Pionek nie jest taki szybki. Jakieś opcje wymiany ma. Niestety. Tam uderzenie też nie będzie. Chociaż uderzenie może być ciekawe, tak? Tak. 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 Czy to przechodzi? Nie wiem, ale muszę spróbować. Nie, dobra, zagramy tak. Jeszcze spróbuję. Bierze G1. Tu on mi zbije. Będę zbierał pionki. A potem jest szach niebezpieczny. Też nie działa za dobrze. Właśnie. Tak, i tu spróbuję z powrotem. Koncepcje się strasznie zmieniają. Dokładnie, a przeciwnik nie odpuszcza. Kończą się pomysły. Niestety. Fajnie. Ten pionek, no niestety, no już tutaj mam ciężką pozycję, bardzo ciężką. Możliwe, że tam na G2 trzeba było brać. Niestety nie wygląda to dobrze. Końcówka jest przegrana, no tutaj mi wymienia wszystko. To i tak nic nie zmienia. To jest koniec partii. Tu pionek po prostu idzie. Szkoda. Szkoda! Aj! Szkoda! No i muszę sobie przeanalizować teraz te pozycje. No muszę, po prostu nie wytrzymam. Jestem przekonany, że miałem świetną pozycję. Za mało czasu. W klasyku byłoby inaczej. Ja sobie tak sobie tłumaczę oczywiście, ale...
Zobaczcie, tutaj jest przeważka mała, już czarnych. Ja wiedziałem, że to jest dobrze. Tylko, że teraz trzeba szukać precyzyjnych ruchów. A precyzyjnym ruchem w tej pozycji byłoby na przykład zagranie hetmanem na b6. Przytrzymanie gościa tutaj za przysłowiową szczękę. I stoi gość. To jest zamrożone na chwilę. A ja wymieniłem. To też nie jest złe, tylko hetmana przestawić i grać po tym skrzydle. Baranie 1. Tyle człowiek w szachy gra. I słuchajcie, zawsze popełnia te same błędy. Choć tutaj jest i tak dobrze. Wieża ładnie weszła. H4, F5. No jest pięknie. I tu już jest przewaga duża. Tak, dlaczego ja nie gram tak? Trochę za szybko, Krzysztof. Czy to są goście w twoim zasięgu i to takim łatwym zasięgu. Hetman F6, samograj. Przecież to jest tak piękna pozycja. No te E4 się bardzo narzucało. No właśnie. Pionek mi padł i jestem ciekawy, czy tam wieża G2 przechodziło. Sobie zaraz to zerknę. Tak, tak. No a wieża G2 nie przechodziło. Silnik mówi, że to nic nie daje. Plus 5, ale tak, tak. Tu bym grał. Nawet taki ruch, co? No tak, bo tam jest wszystko za wolne. Dobrze, chociaż tyle uspokoiłem sumienie. Tutaj, tutaj, no i tutaj, no już ciężko było gdzieś go przeciwnika tutaj załatwić. Co ja tutaj machnąłem, jaki błąd? A hetman G5 było jeszcze. To też przeciwnik nie widział, ja również. Okej, dobra, było, minęło, do widzenia. 4 na 8, 3 partie zostały. Dwie, teraz wygrać. By się przydało. I ostatnia. Już o wszystko można powiedzieć. Czy o wszystko. W zasadzie o nic, ale satysfakcja. No, dwie by trzeba było wygrać. No. Ładnie, ładnie. Słuchajcie, z tej partii byłem bardzo zadowolony mimo porażki. Ta złość sportowa. Brakuje tego wykończenia. Klimkoi czarnymi. No tak, tutaj wtopka. Z wicemistrzem świata, Niepomniaczim. No ale ładnie, chociaż sobie chłopak pogra z tymi najlepszymi, super. Hikaru. Hikaru. Chess Queen, Aleksandro Kostieniuk. No oczywiście tu jest remis. To jest spryciarz, nie? Hikaru to spryciarz. Oj, wtopa, mat. No zaczarował Aleksandrę. Zaczarował. Jego ta szybkość gry jest powalająca, co nie? A nawet remisowe wygrywa. Skubany. Jan Krzysztof Duda ma 6,5 punktu na 8. Wszystkie partie się skończyły. Aha, po 8 też jest jakaś tam mikro przerwa. Dobra. Czekamy cierpliwie. Dawno tego title nie grałem. Trzeba wrócić trochę, wejść w rytm.
W ogóle fajnie byłoby, jakby w takim Tagle Tuesday były jakieś takie nagrody, nie wiem, kubeczki, cokolwiek. Chodzi o to, żeby się chciało coś tam o coś pograć. Z jakieś takie miejsca nawet losowe. 28, 56, 135. Zawsze to dodaje chyba jakiegoś tam kolorytu w turnieju, a nie tylko te trzy pierwsze miejsca, czy cztery, nawet nie wiem ile z płatnych, trzy na pewno. W każdym razie, no to zawsze gra tutaj śmietanka, chociaż z drugiej strony, no tak, gra śmietanka szachowa świata, no to zawsze przyciąga tych najlepszych, żeby chociaż się z nimi zmierzyć. No jest to zrozumiałe. Ale monopolista Chess.com. W ogóle Chess.com jest monopolistą na świecie? Lichess chyba jest drugą platformą największą, prawda? No w sumie nawet nie wiem. Znaczy Chess.com jest największą, oczywiście, to nie podlega dyskusji, ale Lichess. Lichess też jest świetny. Czy Lichess nie zarabia? Tego nie wiadomo. Oczywiście on jest darmowy, ale on ma sklep z gadżetami. I też są opcje darowizn. Sam uiszczam co miesiąc. Już od długo. Parę lat pewnie. Można różne kwoty uiszczać, wspomagać platformę. To jest też ciekawe rozwiązanie. Jak się coś sprzedaje, pewnie to jakieś tam podatki i tak dalej, a darowizna to też ciekawe rozwiązanie. Czekamy cierpliwie na kolejną rundkę. Dziewiątą. Hikaru nadaje z Niemiec na jakimś turnieju, jest tak na Bundeslidze prawdopodobnie. Ciekawe. W końcu. Partia. Bardzo przepraszam za moje ziewanko.
można było też zagrać. Ciekawe. Goniec ze 7, bardzo dziwny plan. Tutaj, potem wrócił. Stracił 100 milionów temp. Taki F4 chyba. Dziwnie gra gość. Co? Co chodzi? Nie wiem, o co chodzi, ale za darmo. To jocet słodki. Biorę. Tam tu. No się sam chyba zapultał. Tu mogłem jeszcze wtrącić, bicie ładne. Okej. No to wymusimy bicie. Oczywiście zbiję pionkiem. Możliwe, że takie klasyczne na F6 było dziabnięcie. No ale tu jest atrakcyjniejszy chyba kąsek. Bicie tutaj, co chcę. No dobra, no idziemy. No bije. Daję, to biorę. Chyba zbyt prosto. Jeszcze widełeczki. Hetman zawsze może wrócić. Bośnia i Hercegowina. Patrzę, czy tylko nigdzie nie może zagrać. Według mnie nie może. I powrót, w sensie tutaj. A, może tu, ale skoczki się bronią, okej. Okay. To będzie samograj. Ano sprytnie. Oj, pionek. Naprawdę? To jeszcze mogę wypuścić. Niechcąco te pozycje. O rety, naprawdę trzeba uważać. Wymieniam te hetmany, bo naprawdę nie mam kompletnie pomysłu. Czy to jest wygrana? Nie wiem. Śmiem wątpić. Czekajcie, tu chyba wygrywam. Nie wiem, o Jezu, bicie z szachem. Co ja zrobiłem? Co ja najlepszego zrobiłem? Nie, jeszcze tu. Matko jedyna, totalnie wygrana partia. Nawet pionka nie mam tutaj, nic nie mam. To
To już mam przegraną, tylko... O Boże święty, no nie wierzę. No nie wierzę, przecież gość grał tak słabo. Nie wierzę w to. No muszę, no. Nie wierzę w to, co się stało. Nie wierzę po prostu. Totalnie wygrana. O, dobra, może na czas przegrasz. Nie no, na czas i tak nie przegrasz. Chociaż nie wiem, jak to by się liczyło, jakby mu spadł czas. Czy by wygrał? Nie wiem tego. Totalnie wygrana. Przecież jak ja takich partii nie wygram, to przecież to trzeba szachy kończyć. Grać już zawodowo i amatorsko. I straszne to jest. Kompletny wór. Gość miał kompletnego wora. Sam jeszcze się podkładał tutaj. Oj, 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 Krzysztof. Do przedszkola, wracaj na zajęcia. Zobaczcie, G4. To wszystko wygrywa. Dlaczego nie zagrałem tak? Cokolwiek, no. Ten mój ruch też jest dobry. No tu podstawiłem, co nie? Tak bym zagrał i to też jest wygrane. Chociaż już widać, że coś jest nie tak. Nie no, to, że się zdarza, Michale, no nie no, to się nie może zdarzać, to jest nieprawdopodobne. I słuchajcie, tutaj nadal białe mają przewagę. Nadal. Którą właśnie wypuszczam. Tutaj, co? I tu grozi jakiś tam... Chodzi o tego skoczka B8, który stoi bardzo słabo. Tak. Przyznaję się, że się rozluźniłem, a teraz jest też przewaga ogromna. Wzięcie piona słabe, tutaj trzeba było zagrać i nie dopuścić do tego, żeby skoczek stąd uciekł. Fajnie. Dobrze wiedzieć, co nie? Zafiksowałem się tutaj na to, żeby te hetmany wymienić. Tu już jest niby remis, ale jak widać można przegrać wszystko. Co mi do głowy przyszło, żeby zagrać D6? Mi przyszło do głowy tylko to, że on może zbić tu, a ja tu. Zaćmienie umysłu. No to jest remis, ale ja bym to prawdopodobnie wycisnął, jeżeli bym nie podstawił. Prawdopodobnie, a co by się działo, nie wiadomo. Cuda się dzieją po prostu. Co ciekawe, jeszcze, no tu już miałem przegraną, co? Goniec E5. I silnik mówi, że jeszcze jest remis przy dwóch pionkach mniej. Gdzie to jest po prostu... Tutaj gość źle zagrał. Przemanewrować trzeba było figurę na pewno. To jest ten misik. Dobra. Ajajajaj. 4,5. No to by wypadało wygrać dwie, chociaż ja dzisiaj nie zasługuję na dobry wynik. Ze skrajności w skrajność. Są dobre partie i są bardzo słabe partie. I w słabych partiach wygrywam, w totalnie wygranych przegrywam. Tutaj Mr. Gustavo bardzo ładnie remisuje. Okej. No, typowe końcówki, tak jak mówiłem. Mogą łupać tu jeszcze długo, już ponad 120 ruchów. Przedostatnia partia za chwilę. Mamy GMA, słuchajcie.
Castor. Mamy arcymistrza. Nie sądziłem, że uda mi się jeszcze arcymistrza trafić w tym turnieju dzisiaj. Super. Cieszę się. Jest szansa, że ogólnie zagrałem, ale no to trzeba teraz spiąć tyłek. I osłodzić sobie dzisiejszy turniej, mam nadzieję. Bo on, jak on ma 4,5, to znaczy, że też mu trochę nie idzie. Z kim ja w ogóle gram? Czy podpisał się? Kompletnie nie znam. Dobra, jest E4. No co, może C5? Czy robić długą roszadę? Oto jest pytanie. Robić. Robić, uciekać. Tu się robi mały problem. Dobra, tak. Problem polega na tym. No właśnie. Z taką opcją. Poczekamy, czy się coś uda. Raczej się nie uda. Grilluje mnie gościu. No grilluje, wracam. Nieudolnie wracam, licząc na to tutaj, jakieś tam. Aha. Niestety muszę jakieś takie hopki zrobić. Znowu nieudolny powrót. Wyczekuję. Gram słabo, bo nie znam tego wariantu, jak gram. Nie wiem dlaczego. Się po prostu. A tak mogłem w sumie zarzucić teraz temat. Aha. Tutaj będzie wjazd. Dobra, bijemy. I tak. Okej, i tak. Co, żyjemy jakoś? Co to za życie, nie? Skoczek musi stąd uciekać. No F6 twardo, trzeba będzie tu podbić to. Wymienić wieżę, zagrać końcówkę. Dobra, wymiana czarnopolaków będzie na pewno korzystna. No tak, trzeba zagrać. Jak tutaj to... Może tutaj wymiana. Uhu. Niedobrze. Tego nie widziałem. Wymienię król tu. Tutaj. Kurczę, muszę chyba to wymienić. I walczyć nie wiem w sumie o co. Muszę to wymienić. Tak.
Tu. Tu i tu, co nie? Tutaj i tutaj. On ma jeszcze szacha. Ojejku. Ależ jestem słaby. Po prostu słaby. Jestem taki słaby w tę grę. Tak, jeszcze i tutaj. Dwa piony mniej. To mnie wytępuje. Chociaż jak króla ustawię tu, może jeszcze jakaś szansa, szympansa się pojawi. No! Czyżby się szczęście uśmiechnęło? Nie, no bo musi tak, no właśnie. Tam wyliczyć, żeby tak. Okej, szach. Szach. I tu. Biorę tu. Bo jak zagrasz tu, to ja mam taki ruch. To będzie szachowe wyjście z wora z końcówki. Zobaczcie, jaka aktywność króla jest potężna. Mam dwa pionki mniej. A tutaj to tak. Aha, masz szacha. Kurza stopa. No muszę tak, on tu, ja wtedy tu i tu. Cyk. Cyk. I cyk. Pionek zasuwa. Czy do tego też się muszę przykleić? I cyk. Możliwe, że to wygrywa u mnie, bo ten też ucieka. Tak, tak. 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 Ojejku, nie wiem jak to grać, powiem szczerze. No nie wiem, tak. No taki to jest remis, co? No remis jest. Tu. No nie wiem co grać. O, dał mi szansę. Przeciwnik dał mi szansę, bo szukał wygranej. Znaczy, pewnie tutaj też jest remis, jak on... Tu idę tak. Aha, w ten sposób sobie wygrał. A nie, ja mam jeszcze tutaj bicie. Dobra. Mam 8 sekund. Chyba cię mam, albo i nie. Co ja robię? Jak wygrać tę końcówkę? No właśnie tak. Mam cię. Nie wiem jakim cudem. Ale cię mam. Wygrana z GM-em. Oczywiście fartem. No ale to fartem wygrywam. Nie potrafię czysto partii zagrać, jak widać. Mam cię, panie arcymistrzu. Poprawiłeś mi humor. Ale jeszcze jedna partia, słuchajcie. Jeszcze jedna partia. Aj, te skoczkówki. Jestem ciekawy, jak silnik ocenia tylko mniej więcej tę skoczkówkę. Ocenia jako plus duży.
A teraz plus 0,4. Gdzie on wypuścił? Tutaj już jest remis, słuchajcie, bez dwóch pionków. Aktywność króla. Aktywność króla przeważyła. Jest to na pewno dobry przykład na końcówkę. Na partię może nie od początku, ale na końcówkę tak. Mamy to. No, to humor poprawiony, słuchajcie. Jeszcze jedna rundka przed nami. Jeszcze jedna rundeczka. Kramnik gra? Już nie gra. Czarne wygrały. I ostatnia partia za moment i już. Jest kolejny arcymistrz, słuchajcie. Jest kolejny arcymistrz, ale jaja. Oby, oby. Wiecie, co ona myśli. I znowu czarne. Gramy ten sam wariant, lewy. Tym razem nie. Dobra, obrona królewsko-indyjska, niech wejdzie. Niech wejdzie dobrze. Dobra, wariant G3, ok. Trochę tu nie pamiętam, ale gramy swój schemat. I tyle. No, co tu się będziemy... Co tu się będziemy szczypać? Nie szczypmy się tutaj z przeciwnikiem. Dobra, wybicie. I tutaj na C5. Często to też grywałem. Są to rzeczy bardzo ciekawe. Dokładnie tutaj trzeba grać. Bardzo dokładnie. O właśnie, tak i tu może. Jeszcze taki ruch jest ciekawy. Hetman C1. Skoczek B5 w ogóle? Możliwe, że jest to też bardzo ciekawy ruch. Tutaj nie mogę? A co, jest jakieś bicie tu? Nie, bo tu strzelam. Goniec, uciekaj. Oj, taktycznie trzeba tutaj dobrze kombinować. Co, tak zagrać później? Może. GM się zamyślił. Prawdopodobnie coś tutaj celuje mi w te pionki. A proszę bardzo. Jestem otwarty na propozycję. Mam ochotę na drugi skalp. Tak sądziłem, że tu zagra. Tak sądziłem. Niech będzie tak. Po wybiciu wybić. A, stracę pionka, ale aktywność będzie, bo jak on tego wybije... Dobra, wybić teraz nie wybił. Okej. Dobra, powrót. Powrót taty bez wypłaty. Tutaj... O! A to ciekawe. Dobra, tak. Tutaj mam fajny wjazd. Wieża niestety wleciała szybciej. Tak. Trochę wyżej tym pionem. I chyba właśnie. Jeszcze wyżej tym pionem. Tam się przetransportujemy. Chyba, że B4 zagrasz. Nie zagrał B4. Uciekamy i tu jest fajna opcja. Oczywiście tutaj, no, to się tak ciężko liczy wszystko. Ok, wejście jest tutaj dobre. Na pewno. I tutaj grożą fajne widełki. Czuję, jakby moja pozycja nabierała wiatru w żagle. I to bardzo poważnie. Tylko niczego nie zepsuję. A zresztą ja mam dużo czasu. Gdzie ty się, Krzysztof, śpieszysz? Kto cię goni, chłopie? Dobra. Myśl, pomyślenie ma. Myślenie ma przyszłość. Co ty gadasz? Będzie. Dobra, te manewry. Po prostu tu chcę uciec z powrotem. Skoczek wlatuje tu chyba nieprzyjemnie. Muszę tak bronić pionka. O, no. Aha, tu mogłem wybić. Również. Dopiero to zauważyłem. Ups. Dobra, wybijam teraz. Mało przyjemna pozycja. O nie, no to teraz mam tragiczną pozycję. A, jeden ruch wystarczył do zepsucia wszystkiego.
tak. W sumie to nie wiem, co tutaj grać dobrego. Nadal jest zadyma. Jakaś tam. Myślę, że F5 jest dobre. Niestety F5 może być bardzo dobre. Ale nie, tu palniemy wtedy. A tutaj, tutaj. On wrócił. No muszę tak tu bronić. No ma pionka więcej po prostu. Jasne. Szybkie B5 trzeba grać. Pewnie A4 zagra. Zbił? A to mnie zaskoczył nawet. Teraz tu się pojawiła szansa, bo tutaj pionek mniej, ale się otworzyła bardzo pozycja. I mam szansę na jakieś tam kontry w typu szach. W tym układzie. Ja skorzystam z tego szacha jak najbardziej. No, po prostu szybkie ruchy trzeba wykonywać. A, tu wjeżdżasz, ojejku. Oż ty. A co ty na to? Tu grozi. Z szachem bije. Z podwójnym szachem znaczy się. Ale schrzaniłem. To jeszcze nie koniec chyba, co? Czekajcie, bicie tu. Szach tu. Dobra. Po tym szachu nie przegram. Będę miał chyba wieczniaka. Nie będę miał wieczniaka. O rety. Gdzie tu grozi mat? Niczym mi grozi. Skoczkiem mi grozi. Tu i tu. Chwila. Chwila. Wieża tu. Tu skoczek, tu. Tu, dobra, wieża C2. I co? Mam cię. Szach i mat. Mam cię. Ajajaj. Jeszcze na dwierze można zbić. Dobra, to już... Jest! Drugi arcymistrz, moi drodzy! Mamy to! Ale jaja, ale partia! Początek! Widzieliście, co to było na początku, co nie? A na końcu 2 GM-ów z rzędu! Tak jest! 6,5! Ajajaj, zobaczmy sobie partię. Zadymka w królewsko-indyjskiej. Aj, jak pięknie. Szachuś na GM-a. Nie no, oczywiście żartuję, ale... Ależ cudowne uczucie wygrać z GM-em. Ale to jeszcze 2 razy z rzędu. Wiadomo, że była zadymka. Czekajcie, co ja odpaliłem? Analizę? Nie odpaliłem analizy takiej typowej, bo nie widzę ruchów, które podpowiada tutaj silniczek. Dobra. Tutaj, tutaj. Okej, okay, co tutaj było takiego ciekawego? A takie zero coś tam na plusie lekkim białych, ale no tutaj się zaczęło coś już chrzanić, to tak. Ale to zwykle jak ja coś chrzanię, to potem, słuchajcie, wychodzi dobrze. Tutaj podstawka, wieża A8 też było, dobra, tu, tu. No nie, no tu jest gorzej zdecydowanie, tutaj to po prostu farta miałem. Facet się odsłonił. Tutaj już jest 0,9, coś takiego. Ale tam już myślałem, że po prostu przegrywam, nie? Tu zagrał gość źle. Bo miałem szybkie B5. Hetman B6, minus 5. Jak ja to wygrywam szybko? Hetman F2. Albo tu jeszcze wisi i związanie, coś pięknego. Aj, nie widziałem hetman F2, ale dobra, poszło tak, też jest minus 1,5, skoczek wleciał, wieża C2 i remis, a tutaj trzeba było dziabnąć na E4, tu, tu i wieża C2, tu,
Oh my god, zobaczcie co się działo. A takie rzeczy to trzeba widzieć. No trzeba, ja to mówię całkiem poważnie. Dobra, poszło tak. Skoczek wleciał. Krucha 8, najlepszy... Nie, krucha 8, najlepsze posunięcie. Tutaj! Tu, bo nie ma z szachem, bo wybijam. Wieża H1 musiałby znaleźć. Nie znalazłby takich ruchów. Może by znalazł, nie wiem. Masakra. Tu mam w topę. Plus 10 dla gościa. A on zbija i na remis zbija. A wystarczyło. Wystarczyło, słuchajcie, zagrać arcymistrzowski ruch. Król H1, nie? To jest na związaniu. No gość wybił, też spanikował pewnie na czasie. Te kilkanaście sekund robi swoje. To jest remis, tu wrócił. Wieża G2, Krzysztof, bardzo dobrze. Znaczy tak, chodzi o to, że zagrałem ruch, który dał możliwość wiecznego szacha. To też niby daje jakąś możliwość. Król tu, wieża C1. Ależ tu jest za dymy, co nie miara. No i on zagrał źle, bo jakby zbił, to byłby remis, tak? On się pewnie czegoś tam przestraszył. Co, mogę zbić? Mogę zbić. Szach, tak. Tutaj król. Ale wizualnie wygląda, że to czarne mają szansę, co nie? Bo tam jakiś gwiazd czy coś. Tu jest szach, król B6. No wizualnie wygląda, że to czarne mają super, bo jednak goniec hetmanu tutaj działają lepiej. Ale on zagrał król H1. I teraz pytanie, który ruch wygrywa? Słuchajcie, dwa ruchy dają mata w 10 albo w 12. Znaczy to każde odejście wieżą jest, znaczy każde dobre powiedzmy, takie względne odejście. Ten ruch też wygrywa. Ale ładnie, tu i gość dostał za chwilę mata. 6,5. Dobra, moi drodzy, dziękuję bardzo. Power Title Tuesday nastąpił z przytupem dwóch GM-ów rozłożonych. Jest dobrze. Pozdrawiam was serdecznie i co? I widzimy się pewnie. Gdzieś tam was odeślę, słuchajcie, rajdzika strzelę.